Dobrze, nie ma co, ruszamy dalej. Samo do tyłu. Co to się stało? A do przodu. Co się stało? Do przodu. Czemu ty tam? Co, że tak? Teraz będzie działać? No, teraz działa. Jest dziwne przełączanie pomiędzy dwiema kabinami. Nie panie, ale ja dopiero jadę. Czy już ty rogatki podnosisz? Nie, ale no... Tak to my nie robimy. No, bo to 1%. Sterowanie analogowe. Aha. Tylko tymi klawiszami to nie działa, wiesz pan? Troszkę. O, to jest to. Na sterowaniu analogowym. Nie wiem. Się dowiaduję nowych jakichś ciekawostek. Komańcze letnisko. Następny planowy postój. O, tu też storm brakuje. To było choinki. Temperatura oleju w normie, temperatura wody też. Było przechylenie, to jak wjechałem w ten łuk, to przechylenie się zmniejszyło. Równanie wysokości będzie. Trochę zardzewiało, ale... Powinno być już nachylenie. Jest dalej.
Skraśnicz mnie okłamał. Już teraz już? A, nie. To wydłuż strzeźnicza i jedziemy w górę. No jeszcze niedopracowana jest ta sceneria, ale ma duży potencjał. Miast świeci. Stacja i 30. Ciekawe, czy teraz będzie peron. Gaźnik postawili. O, współczuję tym, co będą tu wysiadać na tym moście. Pan lewitujący w powietrzu. Witamy w Polsce za dawnych czasów. Teraz już się trochę pozmieniało, ale kiedyś tak było. Lądujemy po hamowaniu nagłym. Nie chciałem z shiftem, dobra. Dobrze, jedziemy. Tego się nie spodziewałem. Do zakrętu. Takich niespodzianek. Ach, tak, albo to już ta temperatura. Łączmy na coś lepszego. Czy na to, co bardziej mi do transmisji będzie pasować? Wódź peron w polu. Nie wiem, ci ludzie co na tory mają naprawdę wysiadać. Tak to kiedyś było porobione? No nie no. O, być chyba jakieś utwardzenie. No niech tam po prawej ten mały kawałek. To jest niżej. Tam wyżej. Pięć minutek opóźnienia średnio.
A tamten jedzie? Stawił sobie zwrotnicę? Ja, ale jemu znowu się ja zrobię. Nie działa. Ładny balon się unosi. Ładny. Coś nowego w maszynie. Unoszący się balon w powietrzu, który jest obiektem statycznym. Nigdy nie spadnie i... Ale przechyły. A mi się podoba właśnie tutaj. Można to zawieszenie w tych wagonach przetestować. Siecie tutaj są szkornicze. Ciekawostka, nie? Przejedziemy. Podwórkę. Następny postój. Na stacji bądź przystanku Osławica. Mam nadzieję, że tym razem peron będzie. Taki stromy podjazd 1,2%. Na temperaturę spojrzałem, czy czasem nie rośnie za bardzo. A to za to? Tama.
Czy... No, że muszę zobaczyć. Nie wiadomo, uścić. Taką teksturę dziwną. Prawostka. Witamy w Bieszczadach. Tutaj z kajakiem sobie stał. Wyjście tu po... Przepolonezem jakimś chyba. Naprawdę, ta sceneria to ma... No tu chyba trochę śniegu przed nami. Ech, to jest śnieg. Nie brać tekstur. Moim zdaniem. Nie brać tekstur. Nie, brać tekstur. Super, super. Myślałem, że jakiś śnieg. Ja. O czym ty myślałeś? Profil torowy, układ jest fajnie zrobiony, 1,6% nachylenia. W tym symulatorze jest to naprawdę rzadko spotykane, żeby były jakieś nachylenia. Teraz jadę z pełną mocą, nie z tymi wagonami, ledwo co daję radę je wciągnąć. Może dlatego domyślnie na tej scenerii jest jeden wagon, a nie trzy. Jak to jest, że ja nigdy tego nie jechałem? Dobrze, wjeżdżamy. No. Może nie 60 na godzinę, ale jakoś dajemy radę. Tak jak normalnie nie czułem nigdy prędkości 60 na godzinę, żeby to było szybko. Tutaj naprawdę człowiek się też spojrzy i zobaczy. W takiej to wysokości to 60 na godzinę się nawet wydaje dużą prędkością.
Żebym ja tu miał mieć postój? Oczywiście. Łatwo poszło, nie? Bo tu jest pod górę. A uważaj, co by się nie stoczyć. Nie no, przed chwilą widziałem tu peron. Widzieliście? To mi mignął peron. Jak już tu wpadłem. Przeczekamy, aż się pociąg będzie chciał stoczyć. O, idzie. Widzę, że niechętnie się stacza. Teraz widzicie, zaczął się staczać. Dajemy mocy. Robimy tak, co by się nie staczał. Przelot wyrężymy trochę, ale trzeba zrobić to. Osłabione wzbudzenie, co by mogło dojechać. Fajny ma ten sygnał do lokomotywa. Takie. Podoba mi się. Ciekawe. Nowe łupków przed nami. Potem pewnie już będzie łupków. Do 10. Tego ograniczenia to już bardzo dawno nie widziałem. Już nie hamuj tak, bo tu i tak jest pod górę. Po co? Jeszcze kawał odrodzi, pewnie. A tam jest to ograniczenie na mostku, widzicie? Jak nie ma wosu, to sobie trzeba jakoś radzić, bo to... To jest chyba z rurki. No. Było pod rurę. I po co ta 10? Naprawdę coś było. Nic tu nie ma.
Niepotrzebne wytracenie prędkości, moim zdaniem. Selece w klapkach Nike'a i... Chyba nie lecę, a jadę. A we łupków 8 minut opóźnienia. No to też pewnie przez, mówię, przez te braki peronów i wszystkiego, tak jakoś dziwnie się jedzie. Tu jest peron, no. To trzeba im przyznać, tu jest peron. Możemy hamować. Fajnie, tu jest wyżej, tu niżej. Taki uskurcz, załamanie takie. Jest najwyższy punkt. Że jedziemy na łupku w ostatnią stację. Na dzisiaj. Jestem pod wrażeniem, nawet internet nie wariuje, o dziwo. Dlatego, że zaczynamy dzisiaj od razu z bitrate'em 6500. A więc 40. Za jakiś dziwny sygnał powtarzacza. Tak.
Powtarzacz. My się naprawdę ostatnio dość przyzwyczaiłem do Simraila, że te kolory tutaj są takie aż dziwne. Strasznie blisko kabiny. Tak mi się wydawało. Na prawo, na pewno, na prawo. Dobrze. Idziemy chociaż pod krawędź peronową. Dobra, bo tu jakieś dziwne uskoki pod górę się porobiły. Cisnijmy trochę. Myślałem, że tak nie trzeba będzie tu cisnąć, a jednak. Już Hucin. No i to jest Łupków. To jest ciekawostka. Dobrze. Ręczny wyłącz. Myślimy silnik. Wyłączamy wszystko. Tak, bateria. I myślę, drodzy Państwo, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy live'a odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.